I witajcie w Cyfry 5, Hunowie na boskim poziomie trudności i na mapie, która zwie się wielkimi równinami i całkiem ładnie to wygląda. Całkiem fajne miasta udało się założyć, całkiem fajnie te miasta się rozwijają, perspektywy mają niezłe. Jest szansa na to, żeby szybko zbudować Akademię Narodową przed 90. turą. 80, 90, jakoś w tym przedziale, tak mi się wydaje. Natomiast jest jeden problem. I nazywa się on Chinggis Khan, który mnie lubi, ale który, szanowni państwo, podbił już Aumaatę i Sydon. I tutaj jest jego horda. Niestety. I ja próbowałem namówić go do wojny z kimkolwiek innym. Próbowałem też się z nim zaprzyjaźnić. Złożyłem oficjalną ofertę. Odmówił. No i tutaj nie godzi się absolutnie na żadną wojnę. Z każdym po kolei klikałem, to złoto mu dawałem, żeby on na kimś innym się skupił. Niestety, odmawia skubany. Próbowałem też innych namówić do takiej wojny i też to się nie udawało. Także, szanowni państwo, jest problem. No bo to Mongol. Jak on ma armię, a niestety w demografii widzimy, że ma armię, to mnie skubany zaatakuje. Ma 4 razy tyle co ja. No ja potrzebuję mieć drugie tyle, żeby się w miarę czuć bezpiecznie. Więc ja już nie będę czekał. Już to będę robił. No, problem. Głównie z tą szybką Akademią Narodową. Czy ja tu będę miał gdzie kolejnych ludzików dawać w ogóle? Myślę, czy robić ten spichlerz, bo i złota mi brakuje, aczkolwiek. Złota mam dużo, bo widzimy na te pola w miastach. Tu jest złoto i daje złoto. Kadzidło daje złoto, aczkolwiek z tego chyba nie będę korzystał, bo to będzie tylko 3 złota i tyle. Żadnej produkcji, żadnej żywności. Tu marmur daje już złoto. No więcej na razie nie będzie. Tu będzie bardzo fajne złotonośne miasto. Tam, gdzie złoto, srebro, też mennice będę mógł robić, czyli w 3 miastach. I targowiska oczywiście. Wino też da złoto. Te 2 pola ze złotem dają złoto. Tu też mamy to srebro i złoto. Także złota nie będzie brakowało w perspektywie czasu jakiegoś tam. Ale to w perspektywie czasu. Zrobię ze 2 łuki, bo łuki mi się do tych drugich łuków przezbroją, a potem kurz. Natomiast te moje koniki lepiej walą na tym etapie gry. Tyle, że ich nie przezbroję do niczego, co też będzie strzelało. I to jest problem. No Jezu. Łucznik, mury. Wszędzie potrzebuję łucznika i murów. Nie wiem co najpierw. Nie no, łucznika chyba najpierw, potem mury. Bo łucznik zabija. A mury trochę też. Robimy to wszędzie. O wiele tańszy. No nie podoba mi się to w ogóle. Myślałem, że go namówię do wojny i będzie spokój. A tu taki zonk, szanowni państwo. Tu na razie widzimy, że ta biblioteka jest strasznie późno, ale tu za chwilę będzie ludek, a mamy właśnie o to srebro chociażby. Także to by się ładnie rozwijało tak czy siak. No dobra, tu poczekamy chyba, zobaczymy. Dobra, tu na razie nie kolejkuję, on tam od północy będzie mnie atakował, także tym się zajmujemy. Tym obszarem. Tu dałem odwrotnie, najpierw mury, potem łucznik. Chociaż nie tak zrobimy. Zaczniemy łucznika. I jak będzie jedna tura, to przestawimy. No bo on które miasta będzie atakował? Te 2 przede wszystkim, tak podejrzewam, bo mu najbliżej. No jeszcze będziemy klikać. W każdej jednej turze będziemy klikać. Może nie zaatakuje. Nie widać tutaj, żeby on chciał moje ziemie i w tym jest nadzieja, ale nie godzi się na żadną wojnę i to jest dziwne, to jest Mongol, przypominam, Mongol, on z natury napierdziela wszystkich po kolei, włącznie z graczem. Izabela musi być gdzieś koło niego, prawda? Yes. A możemy też z nim pohandlować, bo on na żadną wojnę się nie zgodzi. O właśnie, no to też coś daje.
No patrzcie, nawet na ambasadę się nie godzi. Kurde, zaatakuje mnie z Kubany. Jakby wokół jakieś hałasy były, to tym razem nie mikrofon. To tym razem roboty budowlane. Niestety. Dróg jeszcze nie robię, nie ma sensu. Za wcześnie na to. Bo te moje miasta jeszcze nie zarabiają. No i fajnie by było poodkrywać, ale ja idę na zwiady. Mam plan, żeby iść na zwiady. Tymi moimi konikami. Chociaż tędy pójdziemy. O, tędy. O, generał, dałbyś mi go. Dałbyś mi go, panie kolego. Ale by to miłe było. No, możemy się tu ustawić. No, konie będą na handel. Chociaż... No tak, będą na handel. To jest dobry plan. Złoto od Chingis Hana otrzymywaliśmy z ambasady. I tak już mnie zobaczył, także przyszedł tutaj jednostkami. Jak będę ja miał armię większą, to jest nadzieja, że on się odwali. Tylko właśnie trzeba tę armię zbudować. No mińmy sobie tę rzekę. O, idźmy tędy. Jak zobaczy armię mury, pomyśli, że tak łatwo nie będzie, to wtedy jest szansa, że nie zaatakuje, tylko trzeba tę armię zbudować. No i teraz łucznika widzimy. Wymieniłem się na to złoto, bo w tym momencie straciłem złoto, a zyskałem sól. Tylko chodzi o to, że no ja mam te złoto tutaj. Także w tym momencie nic nie zyskałem, ale jak obrobię któreś z tych pól, to będzie ok. No i teraz mogę sobie wziąć kolejnego robotnika, ale będę miał tutaj złoto na minusie. Potem złota era. Więcej zadowolenia. Można też myśleć o honorze. Bo pewnie zanim dojdę do racjonalizmu, to jeszcze sobie honor przyjmę. Do tego bym chciał dobić. Do tradycji wojskowej, bo jednostki będą zyskiwały 50% doświadczenia więcej. A to jest fajne oczywiście, a tutaj wielki generał i produkcja lepsza. Ale tutaj z kolei jak wszystko zamknę, to będę miał darmowego wielkiego człowieka. Wezmę naukowca i zrobię akademię. Więc pójdę jednak już tutaj do końca. No jest nadzieja, że może mnie nie zaatakuje. Gnój jeden. Oj, patrzcie, złoto na minusie. Teraz przestawimy. Potem do tego wrócimy. Te łuki konne też by wypadało oczywiście robić. Tu jest 15, tu mi produkcji trochę brakuje. I to nie jest fajne. Tu by też się drugi ludek przydał. Dobra, potrzebuję tego zadowolenia. O, tutaj gierka dobrze ustawiła, zostawimy to, tak? O, widzicie, biblioteka 14. No miałbym, kurde, ta akademia o wiele wcześniej. Ojejko. Bo to mi niepotrzebne w obronie. Albo karawanę sobie tutaj zbudować. A w ogóle chyba to przestawię. Powinienem może wcześniej. Bo... chyba żeby, kurde. No idźże kogoś zaatakuj, dziadu jeden. Ambasadę. Nie mam złota, to może też dlatego się w tym momencie nie godzić. Nie mam co mu dać, kurczę pieczone. On wszystko ma. Pierdzielony, no. Askia jest tak położony, że on by mógł się z nim fajnie napierdzielać. Uuu, na bogato. No come on, chłopaki, weźcie się w garść i kogoś zaatakujcie. Ciekawe, czy jakbym wspólną wojnę mu zaproponował. No ten się nie godzi. Ona jest daleko, no ale też spróbujmy. Każdy odmawia. Izabela jest chyba niedaleko i nie to chciałem. Chingis Khan.
No boją się go, ja się nie dziwię, że się go boją, kurde, mordę jeża. Nie, no jeszcze mu rośnie. Dobra, muszę mieć z 50 tych żołnierzy i te mury. Oj kurcze. Wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Zobaczmy przegląd gospodarczy. Złotko. To Badisz. I Zamora. No tu by drogę można w miarę szybko zbudować, bo i tak ci robotnicy... No dobra, zróbmy tę drogę tutaj. Zróbmy tę drogę tutaj. Tego gdzie ja chcę trzymać w ogóle? Tutaj? To jest w ogóle obóz barbów jeszcze. Nie ma już. No, ty dojdźże. No, obawiam się, że mnie zaatakuje. To kadzidło, no, dawać mi zadowolenie na plus. To mi się podoba. Mongo, idźże gdzie indziej, dziadu jeden. Naskie idź. Wielki inżynier poszukiwany przez Mogadiszu. O, idź Watykan, bij. Ode mnie się odwal. Miło by było. No i zadowolenie na minusie. Dobra, dajmy tego łucznika. Niech go widzi. Niech se nie myśli, że tu łatwo będzie. Tu na handel będzie. Łuki, tylko czy ja to potem przezbroję, też dobre pytanie. I z tym będzie problem, bo to ja to konik, a to antykonik. Mogą mnie skrzywdzić. Dobra, to się tak poza zasięgiem tego ustawię. Już go nie widzę niestety. Otrar się powiększył, no i dobra, niech tam sobie weźmie któreś te wzgórza z produkcją. Obserwujemy z sercem na ramieniu. I będziemy co jakiś czas próbować Mongoła do wojny namówić. No kurde, patrzcie, jakby podchodził. Jakby kombinował. Patrz, zobacz, widzisz? Łuki. Boisz się łuków? Chyba się dziadu nie boisz. O, poszedł na Watykan. Dobra, zostańmy tu, tylko tu mnie strzeli w razie czego, to nie. Poszedł na Watykan. Oj. Się musiał Mongo, kurde idzie. Tak się będziemy, kurcze, tutaj bawić. Podchody jakieś. No teraz wydaje się, że na pewno idzie. Dobra, próbujemy znowu. Wypowiedz wojnę. Dyskusja. A czekajcie, zagadajmy do Mongoła, żebyśmy wspólnie wypowiedzieli wojnę Hiszpanii. Neutralna. Ej, dobry plan. Izabela. No nie! No jaki gnojek. Teodorze? Ogłosiliśmy publicznie przyjaźń. Ale ja muszę siebie ratować. Dobra, Mongo, to jeszcze inaczej spróbujmy.
Teodora. A. Handel. Nie no, nie ma czym. Nawet nie mam co mu dać. Jak tam te moje zbrojenia? Za jedną turę, tu za trzy, za dwie. No, nawet. Źle to nie wygląda. Ustawmy się na linii rzeki. Tu podobnie. Dawaj szybko tę drogę. No trochę tych jednostek będzie. Dobra, nie, tu niech się już robi. Ta biblioteka. I czekamy. A, wiedziałem, łachudra. Łachudra, demografia. Kurde. Kurde. Dobra, skupiamy ogień, także tego walimy. I tego walimy. Jakie wytrzymałe, widzicie? O Jezu, on ma zbrojnych już. Tego walimy. A czekajcie. Nie tak. No. Jako tako. Dobrze, no dobrze nawet, że nie zabiłem. Odpowiada mi to, bo nie chciałem się stąd ruszać. Tylko, że ten mnie strzeli. Kurczę, on ma zbrojnych. Ojejku. Dobra, dawaj tę drogę. Miejmy te połączenie pierwsze. Dobra, siedźmy tutaj może. Oj, kurde. A gdybym się spokojnie rozwijał autentycznie, jakby pięknie było z tą Akademią Narodową, z tym wszystkim. Dziad taką armię ma. To zawsze trzeba na początku ryzykować. No tylko tym razem mi się to w ogóle nie opłaciło. Nie no, Askia chyba. Mam, a ty też masz złoto. Wypowiedz wojnę, Mongoł. Pyk. Ojejku, i tak będę ćwiczył tutaj za przeproszeniem za Joba, ale sam nie dam rady, bo on tam prawie 100 tysięcy armii ma. Nie ma bata, żebym ja się obronił. Dobra, zobaczmy, gdzie ona jest. Masz konie. Melima. Czemu on tamtych nie poszedł zaatakować, no? O Jezu, co ja tam kliknąłem? Się pytałem już. Handel, konie. No, babko. Nie no, nie dam jej kadzidła. Masz tutaj koniki. Wypowiedz wojnę, Chingis, pyk. Kurczę, no w ogóle się nie godzą. Już to przerabialiśmy, no. Jaka pamiętliwa małpa wredna. No ile łuczników. I łucznicy i zbrojni. Marnie to widzę, szanowni państwo. O, Szwed, handel. Välkommen till Snökungens rike. Jag är Gustav Adolf. Wypowiedz wojnę. Medlem av den aktade Vasaätten. Konie. No chyba troszeczkę przegiałem, nie? No, zna go. Kurde. Zabijemy? Nie, czemu to takie wytrzymałe? Nie podoba mi się to w ogóle.
czy tu będzie pod tym otrarem główne uderzenie szło? Tak to trochę wygląda. No nie, no patrzcie. No, zbiesiła mi się gierka. No i muszę go zabrać chyba, ale to wtedy wpuszczę tego dziada tutaj. A to niekoniecznie jest dobry znak. Ale trzeba się cofnąć, nie chcemy głupio stracić tej jednostki. To by dobrze było podesłać tam bliżej frontu. No i tak zróbmy. Aj, ryzykowne, wiedziałem. Kolejne jednostki idą. Dawaj te krowy. Jakby była już droga, tym się ruszył tutaj. Całkiem nieźle by to wyszło, ale nie wyszło. Buduj, buduj. O, taki atak może być. To mnie teraz martwi bardziej. O właśnie. Aj, łucznik na górkę. Elegancko podchodzi. No kurde. Sporo tego. Może jakbym wcześniej te jednostki robił, czyli po pierwszym odcinku, bo widziałem tego Mongoła przecież, ale myślałem, że go namówię do wojny jakiejś. A nie namówiłem. Dobra, tu w pierwszej kolejności walimy w te łuki. Ten zbrojny też mnie trochę tu przeraża. Tu jest za dużo tych łuków z kolei. Kurde, nawet nie mam gdzie się ustawić. No, nie chcę stracić tego konika. A nie mam jak się ustawić. Nie tak za bardzo, dobra. 31. 25. Czyli łucznikiem walimy w to i zabijamy. Następnie pozbywamy się tego łucznika. Tu by było dobrze z tym gnojem się postrzelać, albo się wyleczyć gdzieś. Jak się uprą, to tego mogą zabić za chwilę. Bardzo zły znak. Dobra, jakieś na tyły pójdziemy, coś to będziemy kombinować. 20. Dobra, idziemy tu i walimy w tego gnoja. 8 tur. Dobra, próbujemy się leczyć. No nic to chyba nie wymyślę więcej. No aha, dobra, scout. Ale ryzykuję. Ile ja się z nim już biję? No nie chcę. I się pewnie prędko nie zgodzi. Demografia. Żołnierze. O Jezu, dalej wygląda to źle. Nie wybronię się. To będzie jak z tą Arabią. Za dużo tego. Zdecydowanie za dużo. O, już wali w miasto. O kurde, jeszcze jak myślałem, że jak nie podejdą jednostki, to się tu wybronię. Ale za dużo tego. To jest dobry znak. Epoka klasyczna wita, trochę lepsze te miasta moje.
No i tego muszę cofnąć, żeby go nie stracić. Dobra, możemy zabić, to zabijmy. Ten scout tego nie wziął, to dobrze. To dobrze. 8 tur. Potem ten mi odda. Jakby ubić teraz tego, a nie, ja go nie ubiję, nie ma bata. To on by nie miał czym tego miasta zdobywać. Ojejku, patrzcie, jakie wytrzymałe dziadostwo. Tu atak, 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 trzeba się ustawić inaczej. Na 100%. O Jezu, jeszcze ci. Dobra, ustawiamy się tu. Tylko, że to punkty ruchu straciłem, cholera. Nie zabiję tego, prawda? Raczej... No! Raczej nie. Może jakbym szybciej mury robił. Jak się ustawię tu, to już mnie potem wszystko strzela i też zabiją. To zły znak. Dobra, wyleczmy się. A nie, ja się już tu leczę. Czy ja tutaj turę wytrzymam? Kurde, no fajna mapa, ale Mongo tutaj zrobił rzeź. No i tak nie mam jak przezbroić tych jednostek, w tym problem też. Kurde, myślę, żeby to zrobić inaczej, zagrać od nowa, iść szybciej po te kompozyty i zrobić kompozyty. Kompozytami bym ich pogonił. Kompozytami bym ich pogonił. Dobra, przezbrójmy. Tu mnie nie strzelą. Tego będą chcieli zabić. No pewnie będą próbowali. Idź, panie kolego, tutaj coś kombinuj. Tu za dużo tego. Terakotowa armia. Tworzy kopię każdego ty, ale to 23 tury. Nie no, nie ma szans. Łucznik konny dyszka. 11. Dobra, zrobimy, bo szybciej. Ten konny. Kurczę, już tak kombinuję, jakby to cofnąć do tego drugiego odcinka i się zbroić po prostu. Zamiast tych spichlerzy robić bibliotek, zdążyłbym. Teraz muszę tego zabić, zbrojnego, bo inaczej... zdobędą miasto. O, ja pierdziule, przeżył, ale patrzcie ile tego! To się we łbie przecież nie mieści. O nie no, jeszcze gnoja nie zabiję. No patrzcie jaki wytrzymały. Jezu, skąd on w ogóle nabrał tyle tych jednostek? Troszkę za dużo. Tak o ciupinkę. Nawet nie wiem, czy dałbym radę z samymi tymi kompozytami. Ej, no bo dużo jakoś tego, come on. Tu bohater przeżył. Wycofajmy go. O Boże. Jak tu zostanę, a taka... 5 jednostek mnie wali, nie mogę tu zostać. Ale muszę gdzieś tu w okolicach być. Tak czy siak. Nie,
no, wolę się wyleczyć dalej. Spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. Pięknie by było, jakby ten głupi Mongoł mnie nie zaatakował. Zaraz splądrują też. Zapewne. O, i mostu jeszcze nie ma. Jeszcze mostu nie ma. Dobra, też przezbroimy. Jest dobra chwila na to. Jest nadzieja, że jakbym miał większą armię wcześniej, to on by mnie nie zaatakował. I chyba to był błąd mój, że nie rozwinąłem tej armii wystarczająco. Zlekceważyłem Mongoła, bo założyłem, że zgodzi się kogoś zaatakować. On nie jest taki głupi, jak widać. No, zamiast iść po akademię, iść po kompozyty i zbrojnych. Zbrojnymi bym te łuki pogonił. I może coś by z tego było jeszcze. Nawet może niekoniecznie robić mury, tylko nie wiem, czy ja bym utrzymał taką armię też wielką. No, zbił mi to na full. Dobra, słuchajcie, chyba będę grał to inaczej. Bo się tu nie wybronię, od rara nie odbiję. Od raru chyba bardziej. O, jest kolejna jednostka, dwie, którymi może to miasto zdobyć. Także musiałbym obydwie ubić w tej turze, żeby się utrzymać. Ktoś to mądry pisał w komentarzu, kurde, że łatwa gierka wygrana, tak. Tylko ciekawe, co na to przeciwnicy. Bo tam chyba, pozdrawiam oczywiście, ale to Wojtek chyba. No, że fajne tereny mam. No i co z tego, że fajne? Inni też mają fajne. I mają wszystkie bonusy wynikające z poziomu trudności i potrafią ich użyć. No patrzcie, jaką ma Mongoł armię, 100 tysięcy ludzi. Już trochę mu ubiłem, a i tak ma prawie 100 tysięcy. Tak jak jest ta anegdota z czasów II wojny światowej, że tam gdzieś tam jakiś Anglik chyba tłumaczył strategię przyszłej bitwy, a wstał Polak czy ktoś? No chyba Polak, już doświadczony w boju, czy Francuz. I podsumował to wszystko retorycznym pytaniem, tylko ciekawe, co na to Niemcy. No i ja tutaj też, fajne tereny, wszystko fajnie, można się rozbijać. Ale pytanie, co na to Mongoł? No i właśnie widzimy, co na to Mongoł. Obydwie jednostki musiałbym zabić. Albo przynajmniej te tutaj. A to jest niestety niemożliwe. No nie jest możliwe. Dobra, wyłaź z miasta. Rypnij tego. O, nie ucieknę? Ale spróbuję. Można by też próbować przede wszystkim wybijać te jednostki do walki w zwarciu, tak żeby Mongoł nie miał czym zdobywać miast, ale to jest ryzykowne, bo łucznikami by mi wszystko wokół biło. Więc to też nie jest dobry pomysł. Zbytnio. Tu 16, ty będziesz mocniej walił? Mocniej, to ty go zabijesz. A tu dobijemy tego. Ty przeżył! Nie. Dobra, w następnej. Nie no, za mało jednostek. No myślę, żeby to spróbować. Fajna mapka, kurde no. No ale Mongoł robi robotę. No gdzie, kurde, 100 tysięcy hordy. Ale spróbuję, bo teraz to już widzimy, nie ma bata. Piszcie, jak tam, czy graliście na tym sejwie. Jak tam wam poszło. Jakby Mongoła przekierować do kogoś innego, to by było to.
i tu już zdobędzie niestety tą jednostką. O właśnie. I podpalił. Ale dziad. Nie no, masakra. Powtórka z rozrywki. Jak to to ma rabią, a potem i tak się źle skończyło, ja pierdziule. O, o, o. Awansik, rypnij. No dobra, spróbujmy. Pogonimy jeszcze chociaż kogoś. Ale trochę już tego zabiłem, a to i tak jest tego mnóstwo. Jest tego po prostu mnóstwo. Zbyt dużo. Co ja tu zbudowałem? Ja tu nic w zasadzie nie zbudowałem. Ciężko się przed tym dziadygą by było obronić. Tak czy siak. Można by to wymasterować jakoś, ale... Ale kurde jak? Wcześniej jakoś go zaatakować? Żeby go tam pod tą aumatą wspólnie bić, coś takiego? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia na tym etapie gry. Za dużo po prostu tego, a teren jest twardy, bo to wielkie równiny w jakichś takich, wiecie, wąskich uliczkach, że się tak wyrażę, to bym się może jeszcze wybronił, bo bym skanalizował ten ruch, w sensie, wiecie, jak w jakichś termopilach, coś takiego. Ale tutaj? Tutaj? Tutaj to nie wiem. Trzeba mieć masę, trzeba mieć ilość. A czy ja byłbym w stanie ją zbudować? Nie wiem. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie, ho.